Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrajmy z gry Splatterhouse. Kontynuujemy z miejsca, w którym skończyliśmy. Mamy ostatni zbiornik z krwią, tam z częściami przeciwników. Teraz zobaczmy, co się wydarzy. Mam pociągnąć za wajchę, czy się samo zrobi? O, Dead Space 2 mi się ściągnął, ale fajnie, będzie seria. Aha, dobra. Myślałem, że z tymi zbiornikami stanie się coś efektownego, ale najwidoczniej się przeliczyłem. Podziwiajmy mięśnie Rika. Na tym brzuchu można by trzeć ser. Shut the fuck up. Rany, już, już, spokojnie, nadchodzę. Jenny, I'm coming. Tak, tak, tak. Cała fabuła tej gry opowiada o to, by uratować Jenny, więc generalnie... O, z którą stronę należy iść? Oko maski, pokaż mi drogę. No jest tak bardziej w prawo skierowane. Znaczy, dobra, jest w żadną stronę skierowane. Tak więc podejrzewam, że obojętnie. Chodźmy najpierw tu. Easy. A, dobra, czyli po prostu mam podwójne przejście. Ogarnijmy sobie obydwa, bo wiecie. Po pierwsze, więcej krwi. Po drugie, może coś tutaj ukryli. Nope, nie tym razem, niestety. Czy coś napisane? Hell Hours, haha. Hell House, znaczy się. Mam swoją rurę, nie potrzebuję kolejnej. Dobra, to miejsce przed mną wygląda mi bardzo podejrzane. Kolce, piły, krew, ogień. Nie, wentylatory, ale byłem blisko. Pewnie wentylator musi się też nażreć, co? Jak wszystko w tej grze. Dobra, to mi tylko przeszkadza. A nie, tylko że nimi się nie da rzucać, no tak. Czy możecie się ustawić na tyle blisko, bym mógł was tam wtrzaskać? Proszę. No chodź tu. Wow, 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 wow. A! Okej. Okay. To było średnio ciekawe. Czyli tutaj po prostu jest próba czasowa, a nie na zasadzie nakarm wentylator do czasu, aż nie otworzy. Spoczyj, mam to. O, gruby. Grubi, przepraszam. Lecisz. 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 Łatwe. Ach, uwielbiam to robić. Mógłbym to robić przez calutki dzień. Tylko, że zaraz otworzą mi tutaj wentylator i ja będę musiał spadać, więc... No, może mi wpierw zamknąć, nie? What the... Wow, 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 wow! Do tyłu? Okej, tego się nie spodziewałem, przyznaję. Come on, moja broń przepadła. Biegnij, Rick. Znaczy jest kacz bardziej. Czy... Ach, come on. Kolejni. Wow, 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 panowie. Nie! Ani się kurde waszcie. Gnoje jedne. Z maczetami, czy tam innymi ostrymi narzędziami. Nie! Turlaj się, Rick. Wiecie, oni są jednak, oni trochę ciosu potrafią przyjąć, więc wolę ich załatwić w ten sposób, jest szybciej. Okej, i śmigamy. Wow, jeszcze ty! Dobrze, że w czasie animacji przemiany jest totalnie śmiertelny. Snap, get in. You know,
O, super. Puściłem troszeczkę za wcześnie, a jednak nie. Dobra. Op. Uwielbiam to. I kalmar. Dawaj kalmara. Kalmara zabieram i spadamy. No tak, maska jest tylko maską, która czeka na aktora, który pozwoli zagrać. Czyli to my jesteśmy aktorem, tak? Shoty! O, niebiescy. Hello. Może nie wezmę Shotiego, to się ogarnimy dookoła. Dobra, nieważne. Kalmarze, wypieprzaj. Kalmar nie ma sensu. Tu jest Shoty. To jest wielki stwór. Haha, śmieszne. Wow. Serio? Muszę się zatrzymać, żeby strzelić. O, super. Dodatkowo cool gest. Nie mogę strzelać seriami. Nawet się nie mogę turlać, kiedy mam go. A shot nie będzie aż taki fajny chyba. Potrzebuję krwi, to szybko. O, kolejny shoty. Najpierw ogarnimy, czy w celach nic nie było. Chyba za kupą mięcha. O, już widzę, że coś tu jest. Kolejny... Mrał. To mi się podoba. Nieważne, kontynuujmy. Any floor will do, fuck it. Czułbym się jeszcze bardziej badasowo, gdybym miał troszeczkę więcej zdrowia. Przeczuwam gościa z piłami, a wy? Dosłownie, w ilu horrorach bohaterowie byli atakowani przez gościa z piłą we windzie? Nie no, ale serio się pytam. Chyba we wszystkich, nie? Jakkolwiek dobrze się nie regeneruje, coś takiego może mnie łatwo rozbebeszyć. Wygląda jak tandetne nawiązanie do gościa z Resident Evil. Wait. I know this guy. Yeah, we are screwed. Serio? Walka w dwóch wymiarach? Dobra, do tyłu, frajerze. Najważniejsze to trzymać gnoja na dystans. Zaraz go w coś wepchniemy pewnie. Wow. Dobrze, mi ręki nie odciął. Wiecie, do shotguna potrzebuję obydwu dłoni. A do życia potrzebuję głowy. Regaj się, Rick, regaj się. Boom! Yes! Come on! Ach, come on! Przecież go bije! Potrzebujesz od jego, gdzie jest Shoty? No come on! Ile można? Żry pięść! Dobra, wyrąbał się. Okej, myślę, że będzie cięższy generalnie. A, to tak, to jeszcze nie ostatnia runda. Pewnie będzie jeszcze wiele razy cięższy. No tak. Dobrze, że Rick stał jak idiota i patrzył, jak te piły go odcinają. Oh, fuck. Rick? No. Czyżby... come on. Wyteleportowali się znowu. Splatterhouse. Szałkiem. Dobra. Fajna sprawa.
potrzebuję tej cięższej broni. Ewentualnie potrzebuję... Spróbuj się z kimś swojego rozmiaru, kretynie. Chodź tu. Ciekawe, czy mogę zabrać jego piłę później. Wytypy. A, wyteleportował się. Wow! Ginże, generalnie nie wiem, czy tutaj chodzi, że to doktorek się w niego zmieni, czy po prostu, że doktorek i Jenny się wyteleportowali ponownie i zostawili nam grubasa w zamian. Zaraz zobaczysz masko, tylko daj mi jeszcze chwilkę. Przyda mi się broń, przyda mi się shoty. O! Nie mam pojęcia, co to było, ale wolę podskoczyć. Generalnie wiem, mogę się zmienić. Dobra, nieważne. Boom! Dobra. Chodź tu. Zabieram ci łapę. Dawaj, dawaj to. No, i świetnie. No, teraz to jest twardziel. O, walka na piły. Oh, come on, serio. Teraz przynajmniej mamy piłę. O, on już nie ma. No, hello. Ej, no, come on, turlałem się przecież. A, nie mogę się turlać, rozumiem. Jak się czujesz, mając własną rękę w dupie? Nie mogę też niestety skakać. Dobrze, czyli wszystkie możliwości uników z piłą są niemożliwe. Łooo! Wola Boga, to jest masakra. Przestań, come on, Rick, wstawaj! Chłopie. Nauczy się troszeczkę zastać krwią. O, zżryj piłę. Nie! No tak, zapominam, że nie mogę skakać, że nie mam uników. Dobra, mamy go. No! Kto mieczem wojuje od miecza, ginie. Cioto! Serio? Emocjonalna rozmowa w czasie takiego momentu. The world is coming. Okej, okay, portal otwarty. Wow. Spoko. O, piła leci z nami, trololo. Tak, Maska powiedziała, że tak jak powiedzieliśmy kiedyś, tak jak Rick powiedział kiedyś Jen, że będzie z nią aż po koniec świata, a teraz to się spełni. Okej, dostajemy coraz więcej, no wiecie, flashbacków na temat tego, co się stało przed tym, jak jesteśmy zabici. To chyba dobrze. Phase 5. The corpse that wouldn't die. Faza piąta. Trup, który nie mógł umrzeć. A gdzie piła? Nice landing. Hey, your nutsack's not fused to your chin, right? I'd consider that a successful trip. Where are we? You tell me, Rick. The carvings are Mayan. I'd say we're somewhere in southern Mexico. Maybe the Yucatan Peninsula? Very good. And wrong. Give or take a few hours and 100-something feet, we're back where we started. West had all this shipped here and built into the foundations of the mansion. A lot of people have entered these catacombs. Only West ever returned. Generations of the disappeared of Arkham Town lie buried down here. And they ain't at rest. Ach, dobra, zaczynamy walkę. Tak, jesteśmy gdzieś... Jesteśmy ta chyba w przeszłości, bo jesteśmy na miejscu, na którym budowano posiadłość Westa. Tak więc na pewno w przyszłości. Nie, w przeszłości, przepraszam. Ej, co wy tacy wytrzymali, panowie? Come on, chodźcie tu.
Gdzie jest moja piła w ogóle? Że ewidentnie widziałem, że piła z nami leciała. Hop. O, splatter kill. Dawaj łapy. O, widzę piłę. Znaczy, widziałem ją w tym dziwnym, ciemnym pomieszczeniu. Nie widzę jej tutaj, niestety. Bierzemy broń ręczną, tak zwaną, i klepiemy w morda. O, chodź tu. Jestem sadystą. Tak wziąłem dzisiaj leki, wiem. O ty gnoju! Off, come on! Hop! Here we go again! Tamten gościu przewrócił mnie, to ja rozerwę jego kolegę na półcowy na to. Dobra zmiana? Aha, ja sobie mam ten! Tą pompkę do krwi, jakkolwiek tego bym nie nazwać. O, mam ten! W końcu mam ten ruch. Splatter slash. A, mamy nowy... A, no to super sprawa. Teraz to rozmawiamy. Skill acquired. I teraz mogę... Już. Teraz powinienem móc zrobić coś... No właśnie. O wiele łatwiej. Wow, żyjesz? Raz trofeum wpadło. Okej, pierścień się otwarła. Niestety dostępu chyba do piły póki co nie mam. Mogę tutaj wskoczyć. Nope. Znaczy, wskoczyć pewnie bym mógł, ale Rick się nie chce podciągnąć. Nie, nie będzie potrzeby się podciągać. Pierścień postawi nam schody. Jak wygodnie. Hopsa. Rogi na głowie. Everyone see what coming. Yep. Spadłem. Mówi, że będę tego potrzebował, co? Dobra, to biorę. O, patrzcie! Ej, no come on, serio! Something slimy this way comes. No już. No hej. You don't stand a chance. Czy mam dziwne wrażenie, że piłę straci... A nie, myślałem, że piłę nie mogę wyrzucić, ale już nie mogę. Bum. I tak wolę tę dziwną kolczastą formę i nasze cięcia. One są fajne. Fajniejsze od piły. A jako, że maska tak ładnie poprosiła, to zabieram piłę też. O! Ktoś nowy. Hello. O! Wiele tych nowych gości. Zobaczmy, jak mocni są. Tak. Bawka mam! Panowie, panowie, no kurwa! Zniemy! Ktoś zamawiał fryzjera? W powietrzu też to mogę robić, nie? Nie mam pojęcia, jaki sens ma to w powietrzu, ale niech będzie. Gdzie moja piła? Okej, okay, fajnie. O, wielkoludy. Kiedyś tam byli problemem, nie? Czy coś? O. Nie próbuj robić problemu większego niż jesteś, okej? Jako, że jego trup jeszcze nie zniknął, to postanowiłem się nim pożywić. Not good. That thing sounds kinda pissed, huh?
No okej, coś nas tutaj śledzi, pewnie jakiś cięższego kalibru potwór. Ale wszystko przed nami, spokojnie. Oh, hello. Long enough to know that everything else he's tried won't bring his dead wife. And he's crazy enough to think that the corrupted will do it if he helps them. You have to be crazy in the first place to make the killing corrupted. This house is a temple built in antiques, artifacts, dead religions, and cult. The good doctor has spent a lifetime doing crap, all to make contact with the corrupted. Okej, okay, okazuje się, że cała familia Westów od wielu generacji dążyła do tego, by właśnie jakby skontaktować się i wejść w konszachty z właśnie spaczonymi. Więc jest generalnie grubo. Czyli wiemy, że po prostu West jest popierdolony dziedzicznie, a nie wiecie, że jemu coś odwaliło akurat. Oh, hello! Jakoś nie lubię patrzeć ludziom w oczy. Mam to rozciąć? Czy wepchnąć tam tradycyjne te... Ej, gdzie? Moja piła, serio? Wypieprzyła się? Dobra, dawaj gałę. Serio, Rick? Generalnie tak, pewnie wielu z was już to zauważyło, ale to prawdopodobnie jest najbardziej brutalna gra, jaka powstała. Kratos to generalnie pod kątem brutalności i to Rickowi może buty czyścić. Z krwi oczywiście, bo pewnie tylko tym Rick ma ujebane buty. Frendy? O Jezu Chryste, no taka podpowiedź to lepsza niż brak odpowiedzi, nie? O, i mamy pocie. Ta gra wie jak dozować emocje. Powiedz, co to są za kurwa? Co to są? Nie ma, nieważne. Czaszki, czy nie wiem, jakieś melony, czy czaszki? Pewnie czaszki. Nieważne. Tak, tak, wiemy, co chodzi. Jestem pod wrażeniem, że ta laska dalej stawia opór, nie? Ale dobra, tak. I tak wszyscy wiemy, że pewnie odzyskamy ją, bądź nie, dopiero na końcu gry, więc tutaj nie ma się co łudzić, że prędzej czy później Westa dogonimy, nie? Blablabla. I oczywiście ten potwór dostawiający, nie wiem, ataku, nie wiem, padaczki na naszych oczach. Here we go again. Dobra, nie jeba się pijawki. Dobra, super. Wiemy, że Jenny. Wiemy, że stawia opór. Mimo tego, że jest w piekle otoczona przez demonów, no dalej ma jaja, żeby stawiać opór, więc... Brawo dla niej. Czy ja kurwa jestem w stanie tam przez... Aha, dobra, to są te... Dobra. W ogóle nie widziałem tego, więc... O nie, 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 tylko nie sekcja na zasadzie... Tylko nie kurwa platformówka. To jest śmierć, masko, to jest śmierć. Spadł na mnie kolec, przypadkowy kolec mnie zabił. Generalnie mam problem jakby z wyczuciem wagi bohatera, pewnie wiecie o czym mówię. Nie czuję, żeby Rick ważył cokolwiek, więc tak jakby w powietrzu porusza się, wiecie, jakby na zasadzie piłki plażowej. Here we go again, dobra, jeszcze raz. Ach, kurwa, nie mogą postawić jebanego checkpointa przed tym, tylko muszą to robić przed cutscenką. W ogóle stawianie checkpointu przed cutscenkami. Kto to wymyślił? Przecież to zaprzecza logice. I wszystkiemu innemu też. Przechicniemy sobie przez ten element zręcznościowy. I potem zakończymy odcinek. Ha! Tym razem wiedziałem. Biegnij, Rick! A, doleciałem, dobra. A, to jeszcze sobie powalczymy. No, hello. O, nowe potworki.
Och, i Aegis, serio. Dobra, nieważne. Hej, suko, gdzie jesteś tu? Dobra. Chodź tu. Nieważne. No, sorki. O, patrzcie, piła. To piła? Nie, to deska. Dobra, deska też jest spoko. Mamy 11 tysięcy... Mamy 11 tysięcy krwi, a wy mi nic nie mówicie. Naprawdę, nie można na was polegać. Więcej zasięgu w ostrzach. 9 kafli. Mamy prawie 6, no to jakby co, czym możemy tutaj podziałać? Tu prawie, tu 6, tu 9, tu 8, tu 8. Dobra, czyli w następnej kolejności ulepszamy sobie graba. Nie, żeby było mi potrzebne czy coś, ewentualnie może po prostu będę rąbać te ostrza. A, teraz to są porządne nożyce, to rozumiem. Gin. Okej, co tym razem? Muszę rzucać? Nie, no Riki, musimy się pozbyć broni, żeby rzucać, nasz zasady, nie? Hop! Chodź tu. No come on! Nope, nie mam ich tam rzucać. Generalnie zasieknięcie tymi nożycami i chyba 5 jest trofeum, więc sobie może poczekałbym, aż się zespałniam. Dobra, nie mam. Okej. Pieczęć zapełniona. Wiele. Dobra, nim otworzymy tą pieczęć, to już sobie serię zakończymy, więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i usłyszałem w kolejnym odcinku, jak zagrałem z gry Splatterhouse. Trzymajcie się ciepło i na razie.